Będzie rozpoznawana przez Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym sprawa ze skargi konstytucyjnej Edwarda Guziekiewicza o zbadanie zgodności. Artykuł 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali z artykułem 64 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Na rozprawę stawili się skarżący Edward Guziekiewicz. W imieniu skarżącego Edwarda Guziekiewicza adwokat Władysław Bieniek. W imieniu Sejmu pani poseł Beata Kempa. W imieniu prokuratora generalnego pani Teresa Ostrowska, prokurator prokuratury generalnej, pełnomocnictwa w aktach. Rozprawa jest protokołowana w pomieszczeniu technicznym. Ponadto Trybunał informuje, że rozprawa jest transmitowana w internecie. Czy w obecnym stadium postępowania uczestnicy postępowania mają wnioski formalne? Nie. Pani poseł? Pani prokurator? Przystępujemy zatem do wysłuchania uczestników postępowania. Udzielam głosu pełnomocnikowi skarżącego. Proszę bardzo. Wysoki Trybunale, wnoszę o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją artykułu 16 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 o własności lokali, ale ograniczam wniosek tylko do jednego przypadku, ponieważ został on przeze mnie sformułowany za szeroko i zdaję sobie sprawę z tego, że niewłaściwie. Mianowicie wnoszę o to, żeby stwierdzić niezgodność tego przepisu tylko co do tego, w przypadku, kiedy wspólnota jest uprawniona do sprzedaży w trybie egzekucyjnym lokalu w drodze licytacji z powodu uporczywego zalegania zapłatą czynszu i opłat. Jeden ten, w pozostałym zakresie cofam moją skargę konstytucyjną, czyli ograniczam. Tak szerokie sformułowanie oczywiście było niewłaściwe i nie mogło być, tak mi się wydaje, tak oceniam, przez Trybunał uwzględnione. W tym sensie twierdzę, czy twierdzimy, że przepis ten jest sprzeczny z artykułem 64 Konstytucji, który mówi, że własność podlega równej ochronie prawnej. Otóż w tej sytuacji oczywiście i artykułem 31 ust. 3, który mówi, w jakich przypadkach własność może zostać ograniczona. Ograniczona, ale wyłącznie w drodze ustawy. Otóż przypadek ten, kiedy wspólnota mieszkaniowa byłaby upoważniona do sprzedaży licytacyjnej lokalu swojego członka, Wysoki Sądzie, stanowi nadmierne rozszerzenie uprawnień jednego z podmiotów obrotu prawnego. Jest to danie kompetencji, która nie przysługuje innym podobnym podmiotom funkcjonujących jako właściciele różnego rodzaju przedmiotów czy nieruchomości w obrocie prawnym. Ten przepis, Wysoki Sądzie, w swoim zamiarze miał ułatwić wspólnotom egzekwowanie swoich należności. No nie wiem, niestety został chyba sformułowany dosyć nieszczęśliwie, czy nie najbardziej poprawnie. Także ten przepis funkcjonuje obok możliwości dochodzenia należności przez wspólnotę na zasadach ogólnych czy w trybie artykułu 15 ust. 2. W związku z tym, czyli funkcjonuje obok tych instrumentów dochodzenia wierzytelności, z których każdy może korzystać, no plus artykuł 15 ust. 2, który dotyczy wyłącznie wspólnot mieszkaniowych. Wysoki Sądzie, taka sytuacja... Panie pełnomocniku, staje pan przed Trybunałem Konstytucyjnym, nie sądem najwyższym. Przepraszam, to jest, jak Wysoki Sąd widzi, Wysoki Trybunał widzi, wiele lat występowałem przed sądami, stąd też...
Tak się złożyło, że pierwszy raz przed Wysokim Trybunałem, stąd też rutyna i takie jakby mechaniczne. Przepraszam, Wysoki Trybunale. Sytuacja taka daje wspólnocie uprzywilejowaną pozycję. Daje dwa instrumenty. Jedne, jakbym powiedział, nazwałbym to powszechne, i drugi instrument szczególny. Ale sprzedaż licytacyjna lokalu przez wspólnotę z powodu tej, o której mówiłem, czyli uporczywego zalegania, jest środkiem, który no być może by działał pro futuro, to znaczy w przyszłości, że umożliwi wspólnocie gospodarowanie, racjonalne gospodarowanie, mając na uwadze planowanie dochodów. Ale działa to w dużych wspólnotach, jest on w moim przekonaniu bez większego znaczenia. Wysoki Sądzie, natomiast no, w tej sprawie mamy taką sytuację, kiedy sprzedaż została orzeczona, natomiast wspólnota nie ma tytułu wykonawczego dotyczącego egzekwowania należności. Nie ma tytułu. W związku z tym nawet sprzedanie tego lokalu prowadzi, no, na pewno jeżeli chodzi o skład wspólnoty, jakoś tam porządkuje. Ale w moim przekonaniu jest to rzeczą dla wspólnoty i jej gospodarki mimo wszystko drugorzędną. Natomiast nie daje możliwości wyegzekwowania swoich należności, które przyznajemy są tu spore. W tej sytuacji, Wysoki Sądzie, w moim przekonaniu, żeby się nie rozwodzić, ja podtrzymuję swoją, poza tą modyfikacją, swoje stanowisko pisemne, ale również przyłączam się do stanowiska zaprezentowanego przez prokuratora generalnego. W moim przekonaniu powinno być orzeczona niezgodność z konstytucją tego przepisu 16 w takim zakresie, jak dzisiaj określiłem. Dziękuję bardzo. Pani poseł, proszę bardzo. Prosiłbym tylko o syntetyczne przedstawienie, bo w dokumentacji Trybunał ma stanowisko Marszałka Sejmu. Prosiłbym tylko o generalne konkluzje. Tak, Wysoki Trybunale, w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w naszych przedłożonych wyjaśnieniach dla Wysokiego Trybunału wnosimy, aby stwierdzić, że artykuł 16 ustęp 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali jest zgodny z artykułem 64 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. W naszym wywodzie staraliśmy się przedstawić przede wszystkim charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej, od tego należało wyjść, która, Wysoki Trybunale, budzi kontrowersje. Rzeczywiście literatura w tym zakresie przedstawia generalnie, można pogrupować te poglądy na takie trzy określone koncepcje. Ale najbardziej uważamy, że w obowiązującym stanie prawnym przekonujące wydaje się uznanie wspólnoty mieszkaniowej za jednostkę organizacyjną, o której mowa w artykule 33 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, a więc ułomną osobę prawną. Do wspólnoty mieszkaniowej odnosi się również pojęcie osoba ustawowa, do której znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy o osobach prawnych, czyli konsekwentnie twierdzimy, że to wspólnota, a nie jej członkowie, może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać, być pozwaną, co oznacza również, że członkowie wspólnoty nie mogą mieć pozycji strony pozwanej w procesie. Zgodnie z artykułem 33 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się przepisy o osobach prawnych, zatem również dotyczące zdolności sądowej, procesowej, w tym dotyczące czuwania nad prawidłową reprezentacją strony w procesie. Wspólnota niewątpliwie mieszkaniowa jest jednostką specyficzną, bo podstawą jej utworzenia nie jest umowne zobowiązanie do osiągnięcia określonego wspólnego celu, więc nie jest ona zrzeszeniem ocelowym, ale nabycie odrębnej własności lokalu, czyli ma charakter przymusowy uczestnictwa we wspólnocie, a więc ściśle rzecz biorąc konstrukcyjne powiązanie uczestnictwa we wspólnocie z odrębną własnością lokalu. Także ujmując problem ze stanowiska uczestnika, członka wspólnoty mieszkaniowej, trzeba wskazać, że jego sytuacja prawna znacząco odbiega od pozycji uprawnionego w typowym stosunku
w stosunku własności. Wysoki Trybunale, w analizowanym kontekście przedstawiliśmy zasadnicze znaczenia, jakie mają uprawnienia, obowiązki czysto majątkowe, unormowane w przepisach, o których mówimy, i do jakich obowiązków jest zobligowany uczestnik takiej wspólnoty, członek takiej, przepraszam, takiej wspólnoty, i też wykazaliśmy, do jakich wydatków w szczególności jest zobowiązany. Ocena ratio legis charakteru prawnego rozwiązania stosowanego w artykule 16 ustęp 1 ustawy powinna być jednolita, niezależnie od specyfiki poszczególnych przesłanek uzasadniających wystąpienie z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu. Stanowisko dominuje takie również w literaturze. Jest to bowiem sankcja za określone zachowanie właściciela lokalu stanowiące naruszenie jego obowiązków jako członka wspólnoty, czy też podstawa do wykluczenia ze wspólnoty mieszkaniowej. To jest specyficzna sankcja, pełna zgoda, sankcja organizacyjna, której celem, to jest, no, jest istota, jest definitywne wykluczenie członka wspólnoty mieszkaniowej naruszającego istotne obowiązki, a członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej jest determinowane przez prawo odrębnej własności lokalu. Zatem osiągnięcie tego celu musi również zakładać z konieczności pozbawienie tego prawa, ponieważ pośrednio chodzi tutaj o ochronę interesów majątkowych wspólnoty mieszkaniowej i jej pozostałych członków. Zasadniczym celem stosowania tej instytucji, także w sytuacji, o której mowa w artykule 16 ustęp 1, nie jest uzyskanie, i to jest ważne w naszym stanowisku, nie jest uzyskanie zaspokojenia wymaganej wierzytelności przysługującej wspólnocie mieszkaniowej wobec jej członka. Jest to środek ochrony właścicieli lokali na wypadek konfliktów między nimi, które uczyniłyby wspólne zamieszkanie w tym samym budynku utrudnionym, wręcz niemożliwym lub obarczonym zbyt dużym ryzykiem. W tym przypadku jest to ryzyko finansowe, ryzyko ekonomiczne całej wspólnoty. Tolerowanie przez wspólnotę mieszkaniową stanu długotrwałej zaległości w zapłacie należnych opłat z tytułu administrowania nieruchomością wspólną przez jednego z właścicieli lokali, bądź brak możliwości wyegzekwowania kwot w postępowaniu egzekucyjnym oznaczałoby w efekcie konieczność zwiększania kosztów ponoszonych przez pozostałych właścicieli. Innymi słowy, musieliby oni de facto pokrywać systematycznie koszty czy niedobory pozostające w związku z takim, a nie innym zachowaniem jednego z członków wspólnoty, w tym przypadku z jego zaległościami. Trzeba tutaj dla porządku też przypomnieć, że wspólnota gospodaruje wyłącznie środkami dostarczonymi przez współwłaścicieli tytułem opłat, ewentualnie uzyskanymi oczywiście jako pożytki z nieruchomości wspólnej, a ustawodawca nie zakłada prowadzenia przez nią stabilnej, długookresowej gospodarki finansowej. Zatem taka wspólnota powinna występować ze stosownymi środkami prawnymi przeciwko właścicielom lokali opóźniającym się z uiszczeniem należnych opłat. W związku z powyższym tego typu kwestie też nie rozwiązują wszystkich problemów. Zatem stan permanencji sporów sądowych prowadzonych przeciwko członkom notorycznie niewykonującym podstawowych obowiązków czysto majątkowych, w zasadzie bez nadziei, bez widoków, bez jakby pozytywnej prognozy co do wyeliminowania tego problemu, godzi po pierwsze poczucie konieczności przestrzegania prawa, a po drugie może stawać pod znakiem zapytania w ogóle byt prawny samej wspólnoty mieszkaniowej, i to leży u podstaw między innymi naszego wywodu. Dla porządku tylko, Wysoki Trybunale, podam, że z praktyki sądowej, z tego co udało nam się zbadać, dotychczasowa praktyka sądowa nie potwierdziła jakby tutaj problemów z interpretacją, bo jak wiemy trzeba uzyskać orzeczenie sądu w tej materii, a więc sąd bardzo dokładnie bada kwestie owej uporczywości z zaleganiem, a także inne elementy, które są potrzebne do wydania
do wydania orzeczenia. I istotnie tutaj ustawa pozostawia dla sądu, do oceny sądu orzekającego, czy zaległość jest długotrwała i podobnie jest z oceną zaistnienia wykroczeń przeciwko porządkowi domowemu, no ale to już rozumiem. Idzie o kolejne paragrafy. Zatem konieczność w ogóle funkcjonowania takiej sankcji jest tym wyraźniejsza, że w razie wystąpienia pomiędzy poszczególnymi właścicielami poważnego konfliktu interesów, brak innej możliwości zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, na przykład jej podziału albo zastąpienia zarządu sprawowanego przez wspólnotę mieszkaniową innym rozwiązaniem, dyktowało taką, a nie inną konieczność rozwiązania legislacyjnego. Zatem Wysoki Trybunale, nie wnikając już tak, jak Trybunał prosił, uznajemy, że artykuł 16 ustęp 1 jest zgodny z artykułem 64 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, albowiem podstawą do wykluczenia właśnie takiej osoby nie jest postępowanie do końca egzekucyjne, tylko tą kwestią jest to, iż jej zachowanie po prostu bije w przesłanki ekonomiczne w ogóle istnienia takiej wspólnoty, jaką jest wspólnota mieszkaniowa. Dobrze, bardzo dziękuję pani. Wysoki Trybunał, że w Sejmie toczą się prace nad właśnie w zakresie artykułu również 16. I jeśli Wysoki Trybunał pozwoli, to przytoczę projekt, znaczy tylko artykułu 16 ustęp 1, który jest projektem, że jeżeli właściciel lokalu zalega co najmniej za okres 6 miesięcy zapłatą należnych od niego opłat lub zaliczek lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, każdy właściciel lub wspólnota mieszkaniowa, tak to jest w projekcie, mogą żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Zatem Wysoki Trybunale, pewnie dzisiejsze orzeczenie będzie orzeczeniem kluczowym również dla ewentualnych zdarzeń przyszłych co do kwestii legislacyjnych. Dziękuję bardzo, Wysoki Trybunał. Ja rozumiem, pani poseł, że chodziło pani o cytat z druku 517 z obecnej kadencji, tak? Tak, Wysoki Trybunał. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani prokurator, prosiłbym o bardzo syntetyczne przedstawienie stanowiska w dokumentach, w aktach sprawy Trybunału. Ma stanowisko, a publiczności jest dostępne w stronie internetowej. Proszę bardzo, pani prokurator. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, rozpocznę od tego, że podtrzymuję pisemne stanowisko, które złożył prokurator generalny w dniu 29 czerwca w ubiegłym roku. Prokurator, i w związku z powyższym wnoszę o to, aby Trybunał stwierdził, że artykuł 16 ustęp 1 ustawy o własności lokali w zakresie i w jakim uprawnia wspólnotę mieszkaniową do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela lokalu z zapłatą należnych od niego opłat jest niezgodny z artykułem 64 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Wysoki Trybunale, podtrzymuję całą argumentację, jaka została tam zawarta. W szczególności już nie będę wypowiadać się co do zawężenia przedmiotu kontroli. Natomiast chciałabym zaakcentować jedną kwestię, mianowicie taką, że istota zarzutów skarżącego wobec tej regulacji sprowadza się do stwierdzenia, że ta przyznane wspólnocie mieszkaniowej uprawnienie do żądania sprzedaży w trybie przymusowej egzekucji lokalu powoduje to, że jest to uprawnienie zbyt nadmiernie dolegliwe, a także nie jest niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu przez ustawodawcę. Mianowicie, Wysoki Trybunale, analiza przez prokuratora generalnego dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu legislacyjnego wskazuje, że
Przepis ten, który obowiązuje od wejścia w życie ustawy o własności lokali, ma służyć w istocie wyegzekwowaniu należnych opłat z ceny uzyskanej ze sprzedaży lokalu w drodze jego licytacji, a więc z pominięciem innych środków egzekucji, innych sposobów egzekucji. Wysoki Trybunale, właśnie to, co akcentował już przedstawiciel skarżącego, ja również zaakcentuję. Wspólnota mieszkaniowa może na zasadach ogólnych dochodzić w procesie o zapłatę zasądzenia właśnie kwoty, z którą członek tej wspólnoty mieszkaniowej, właściciel lokalu zalega. I teraz praktyka stosowania tego przepisu polega na tym, że częstokroć to wspólnota, zamiast na samym początku, jak zaległość jest niewielka, występować w procesie o zapłatę, dopiero jak się, nazwijmy to potocznie, uzbiera pewna kwota zaległości, żeby można było wykazać, że zaległość jest długotrwała, dopiero występuje do sądu właśnie w trybie tego przepisu. I przepis ten, Wysoki Trybunale, on również nie jest taki zbyt korzystny dla wspólnoty, bo to, że wspólnota uzyska właśnie wyrok nakazujący przymusową sprzedaż lokalu, to jest jeszcze nie wszystko. Przecież wspólnota musi mieć zasądzone, musi mieć tytuł wykonawczy na te zaległości, więc trwa bardzo długi proces. To jest raz. Po drugie, po drugiej stronie, patrząc z punktu widzenia tego właściciela lokalu, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten właściciel to ze względu na treść ustępu drugiego w artykule 16 nie ma prawa do lokalu zamiennego, więc pozbawiony zostanie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, to jest raz, ale nie zaspokoi tych swoich potrzeb zasadniczo z kwoty uzyskanej za lokal, bo nie uzyska wartości rynkowej tego lokalu, bo jak wiemy, lokal będzie sprzedawany w trybie egzekucyjnym, więc z całą pewnością to nie będzie, a od tego jeszcze się podejmuje wszelkie możliwe koszty. No i oczywiście jeszcze, Wysoki Trybunale, jest tak naprawdę, że te nieruchomości to są obciążone hipoteką najczęściej na rzecz banku w celu zakupienia takiej nieruchomości, więc tak naprawdę zaspokojenie to gdzieś tam w którejś kolejności wspólnoty dopiero nastąpi. Natomiast, Wysoki Trybunale, przepis ten, gdyby był skonstruowany inaczej, to znaczy gdyby była gradacja tych środków możliwych do zaspokojenia, do zastosowania, to można byłoby ten przepis oceniać inaczej. A tutaj wspólnota sobie czeka po to, żeby doszło do tej zaległości i nawet nie informując właściciela, ma uprawnienie do żądania sprzedaży licytacyjnej. I w związku z powyższym, Wysoki Trybunale, no taka regulacja nie spełnia warunku takiego, jakim jest zgodność z artykułem 64 ustęp 2 w powiązaniu z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. To jest nieadekwatne i nieproporcjonalne rozwiązanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko doprecyzować, panie prokurator. Rozumiem, że w pozostałym zakresie prokurator wnosi o umorzenie. Tak, Wysoki Trybunał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czym przejdziemy do zadawania pytań przez skład orzekający. Obecnie uczestnicy, jeśli widzą taką bezwzględną konieczność, mogą ustosunkować się do przedstawionych stanowisk. Panie pełnomocniku, widzi pan taką konieczność? Pani poseł? Pani prokurator? Bardzo dziękuję. I teraz przystępujemy do zadawania pytań przez skład orzekający. Jako pierwszy będzie zadawał pytania pan sędzia sprawozdawca, pan profesor Mirosław Granat. Panie sędzio, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja w pierwszym rzędzie chcę skierować pytania do pana pełnomocnika. Dobrze. Chcę upewnić się co do skargi, a więc modyfikujecie panowie tak zaskarżenie co do zakresu. Tym zaskarżeniem objęta jest pierwsza przesłanka z artykułu 16 ustęp 1, więc długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych opłat. Tak. I rozumiem tę modyfikację.
Natomiast chciałbym zapytać pana mecenasa, czy również następuje modyfikacja co do wzorca. Wzorcem jest artykuł 64 ustęp 2 w związku z 31 ustęp 3 i takie stanowisko podtrzymujecie. Wzorzec jest ten, który podnieśliśmy. Tak jest. Czyli tak jak go przedstawiłem, artykuł 64 ustęp 2 w związku z 31 ustęp 3. Tak jest. Dobrze. Dobrze, to tę sprawę mam wyjaśnioną. Druga jeszcze kwestia, może natury bardziej formalnej na wstępie. Czy pan mecenas może Trybunał poinformować, jak wygląda stan sprawy obecnie? Jeżeli mogę prosić, to pan strona, bardzo. Bo ponieważ to jest. Proszę bardzo. Stan sprawy. Tak, to znaczy rozpoczął komornik czynności egzekucyjne przed rokiem, z tym, że poinformowałem go, że wystąpiłem z powództwem przeciwegzekucyjnym, wnioskiem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Toczy się sprawa, w tej chwili trafiła do sądu drugiej instancji. Także na razie lokal nie został zwizytowany. Natomiast, przepraszam, zapytam, czy coś nie. Nie. Natomiast te dane, które są podawane w pismach procesowych, czy pan może je zaktualizować, czy ewentualnie zweryfikować? Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość zaległości wyniosła prawie 70 tysięcy złotych. To był grudzień 2009. Kwota zaległości stanowiła około 40% wartości zajmowanego lokalu. Tę wartość rynkową w 2008 roku oceniono na około 180 tysięcy złotych. Tu posługuję się danymi zaczerpniętymi z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Jak obecnie wyglądają te kwoty? To znaczy, wydaje mi się, że to jest troszkę bardziej skomplikowane niż wynika z takiej prezentacji, dlatego że w istocie spór toczy się o podstawę płatności. Dlatego, że wspólnota stoi na stanowisku, że podstawą płatności są artykuły 12-15 ustawy o własności lokali. Natomiast ja utrzymuję, że podstawą płatności są zasady ustalone w kontrakcie kupna mieszkania od Skarbu Państwa. Ponieważ to są bardzo różne należności, w jednym przypadku bardzo wysokie, ale też podlegające sztucznemu zawyżeniu wskutek stosowania kreatywnej księgowości przez zarządcę nieruchomości, a w drugiej strony z kolei bardzo niskie, z tej racji, że no, pod wpływem inflacji i denominacji pieniądza niestety te sumy ustalone w latach 70. dzisiaj są już groszowe. I konflikt dotyczy właśnie tego, no, jakie tutaj ewentualnie znaleźć rozwiązanie, pojawia się pytanie. I jeśli chodzi o stosowanie w tym przypadku artykułu 16 ustęp 1 ustawy o własności lokali, no to sąd stanął na stanowisku, że jego obowiązkiem jest ustalenie, czy wspólnota podejmowała uchwały o zaliczkach, jak również czy tutaj pozwany ponosił je lub nie, bez troski o to, jaka ich ewentualnie była wysokość. Natomiast kwestię, którą poruszyłem, to znaczy kwestię drugiej podstawy płatności, sąd pominął, uznając, że ewentualnie mogę dochodzić. Pana, przepraszam pana bardzo, ja sobie zdaję sprawę z tego, w jakim kierunku pan zmierza i podaje pan właśnie jakby podstawę tego problemu, jaki pan mówi, ona jest Trybunałowi znana. To, co twierdzi wspólnota i to, co twierdzi pan jako właściciel lokalu mieszkalnego. Natomiast idzie mi o to, żeby po prostu dopytać pana, czy upewnić się, czy te dane, które podałem za sądem apelacyjnym, one wedle pana rozeznania zmieniły się? To są roszczenia wspólnoty, które systematycznie się powiększają w miarę tego, jak toczą się kolejne sprawy. Dobrze, czy mógłby pan, niemniej, przepraszam bardzo, czy mógłby pan podać w takim układzie, jak wygląda ta rozbieżność? Nie mam, a pana jaka oceny, duża jest, tak?
Proszę, chciałbym kontynuować to, co przed chwileczką przerwałem tutaj. Prosiłbym o podanie tylko kwot. Pana zdaniem na koniec, na przykład na koniec zeszłego roku, jak wygląda pana ocena zaległości i jak to wygląda z punktu widzenia wspólnoty? To znaczy, nie mam akt sprawy 1801/12 w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu przy sobie, także nie mogę z głowy podać sumy nawet w przybliżeniu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze, przepraszam pana, jeszcze mam jedno pytanie, chyba może końcowe do pana. Pana zdaniem, kto pokrywa wobec tego koszty funkcjonowania tej nieruchomości, skoro pan jej nie pokrywa, zdaje się, od 1994 roku? Znaczy, to dotyczy pośrednio stanowiska przedstawionego przez Sejm, że wspólnota traci. Jeśli chodzi o pana kondycję. Zdaniem, przepraszam, jeśli mogę pana opinię prosić, właśnie skoro pan tych opłat nie ponosi, to w takim razie pana zdaniem kto te właśnie niedobory pokrywa? No, w wysokości około 2,5% rocznie, bo to jest lokal 1 z 40 w bloku. Nie są to więc sumy, które wpływałyby jakoś istotnie na kondycję wspólnoty. Kto powinien pokrywać? Jeżeli kto przyjąć, pokrywa, przepraszam, jeżeli, nie powinien, tylko kto obecnie pokrywa? W tej chwili nikt nie pokrywa. Nikt nie pokrywa. Jeżeli przyjąć, że podstawą płatności jest kontrakt, kontrakt został zawarty ze Skarbem Państwa, następnie scedowany na gminę, która przejęła własność komunalną, no to jest problem tutaj stron, czyli w tej chwili gminy i ewentualnie właściciela. Kwestia tego, jak powinny wyglądać opłaty, wydaje mi się, jest możliwa do uregulowania, ale w trybie artykułu 358 ze znaczkiem 1, który Kodeksu Postępowania Cywilnego, paragraf 3, który stanowi, że w razie istotnej zmiany. Proszę pana, dziękuję. To Trybunał oczywiście zna przepisy i nie musimy tutaj ich przywoływać. Dziękuję panu uprzejmie za wypowiedź. Pani prokurator, może panią teraz bym poprosił o odpowiedzi na kilka właśnie pytań. Czyli w istocie rzeczy Trybunał powinien rozumieć w ten sposób, że państwo jako Urząd Prokuratorski podtrzymujecie tę argumentację, która była wyrażona w sprawie P21/10 w tak, tej sprawie, prawda? Tak, Wysoki Trybunale. Bo takie typu były wzorce. Dokładnie. Prawda? I taka argumentacja. Rozumiem. Bo właściwie pan przejął niejako skarżący i stąd. Tak, takie. Skarżący posługuje się argumentacją prokuratury z P21/10, a państwo. I sądu. I sądu. Dobrze. Pani prokurator, tutaj powiedziała pani o drastycznym chyba naruszeniu własności, a w piśmie prokuratury mówi się bodajże o brutalnym wtargnięciu w istotę prawa własności. Czy pani mogłaby Trybunałowi wyjaśnić, na czym dokładniej opiera pani tę tezę o brutalnym lub drastycznym naruszeniu istoty prawa własności czy przekroczeniu proporcji? I idzie mi o to, jakie dobra z artykułu 31 ustęp 3 uważa pani tutaj za naruszone? Wysoki Trybunale, przepis ten w przekonaniu prokuratora dlatego brutalnie lub też tak drastycznie narusza prawa właściciela lokalu, że tak jak już wcześniej wspomniałam, prowadzi do tego, że ten właściciel lokalu zostaje pozbawiony własności za, tak jak wspomniałam też, za cenę, która w sposób znaczący odbiega od ceny rynkowej, jak również oczywiście w warunkach takich, że traci możliwość zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Stąd
Zresztą Wysoki Trybunale Konstytucyjny również w orzecznictwie sądów od samego początku jest prezentowany pogląd, że artykuł 16 wyraża dotkliwą, rygorystyczną sankcję skierowaną przeciwko właścicielowi lokalu. Prawdą jest, że właściciel lokalu powinien płacić i wywiązywać się z obowiązków, bo to własność to nie tylko prawa, ale i właśnie tutaj w tym przypadku obowiązek świadczenia opłat na rzecz wspólnoty. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, ale akcentujemy jeszcze jedno, że wspólnota mieszkaniowa, która oczywiście działa w interesie innych osób wchodzących w skład tej wspólnoty, i tu mamy do czynienia właśnie ten interes innych osób w rozumieniu ustępu 3 artykułu 31. Wspólnota ma inny środek prawny i tak ja to jeszcze po przygotowując się do tej rozprawy i po ponownej analizie tego przepisu, to uważam, że ta niekonstytucyjność taka jawna w moim przekonaniu tkwi w braku gradacji. W braku gradacji zastosowanych przez ustawodawcę środków, bo jeszcze tylko powiem to, co chyba i akcentowałam, że ta wspólnota nawet nie musi sygnalizować temu właścicielowi. Może być to sytuacja, że ten właściciel wyjechał gdzieś, pracuje. Wpadnę pani w słowo, a znaczenie artykułu 15 ustawy, jak pani widzi, to właśnie postępowanie, które bodajże jest nazywane postępowaniem upominawczym. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, jeśli chodzi o artykuł 15, to mamy tak, na pokrycie właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat. Czy o to Trybunale, nie, o ustęp drugi? Tak. O ustęp drugi, Wysoki Trybunale, to ten przepis, tak naprawdę to on właściwie jest teraz zbędny, bo w świetle artykułu, nie pamiętam, chyba 498 KPC, to jest no niepotrzebny i tak w zasadzie wspólnota może dochodzić w tym postępowaniu uproszczonym właśnie tej należności. Więc ma możliwość dochodzenia w postępowaniu uproszczonym, to jest ten środek, że nie trzeba wyczekiwać, aż jak mówię, narośnie kwota gigantyczna, tylko no, zaległość jest z jednego miesiąca czy z krótkiego okresu, wytacza się powództwo w trybie uproszczonym, tak jak tutaj właśnie przed chwilą o tym mówiliśmy. Oczywiście jest wyrok zasądzający, klauzula wykonalności. W prostym, może jeszcze można wtedy, ponieważ kwota jest mała, to może właśnie ten wierzyciel próbować zaspokoić się, nie wiem, nawet z emerytury, Wysoki Trybunale. Natomiast wyczekiwanie, aż będzie to duża zaległość, to mi się wydaje, że taki środek to powinien być zastosowany może później. Gdybyśmy najpierw, takie to miarkowanie, taka gradacja, że najpierw ten słabszy środek, a potem przeszlibyśmy do bardziej drastycznego, jakim no jest to właśnie żądanie przymusowej sprzedaży lokalu. Pani prokurator, jeszcze żeby podsumować pani pogląd, czyli urząd prokuratorski ma zarówno argumenty natury funkcjonalnej, tak je nazwijmy. Tak. Przeciwko konstytucyjności artykułu 16 ustęp 1 i tego właśnie powództwa o przymusową licytację, jak i argumenty natury aksjologicznej. Tak. Czy to tak mogę państwa tak, można byłoby zrozumieć? Dobrze, to jeszcze zapytam, jak pani prokurator by skomentowała propozycję zmiany artykułu 16 ustęp 1? Pani poseł cytowała ten przepis, więc ja już nie będę go drugi raz odczytywał. Czy nie jest tak, że w propozycji sejmowej to jest wprawdzie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ale dokonuje zmiany w ustawie o własności lokali w artykule 16? Czy nie jest tak, że prawodawca projektuje w artykule 16 jeszcze jakby zaostrzenie możliwości dochodzenia przymusowego sprzedaży lokalu?
Tak, Wysoki Trybunale, właściwie to przepis ten bez analizy jego treści wcześniej, to chciałabym wypowiedzieć się krytycznie bardzo daleko na temat tego przepisu, bo jeżeli w ustawie szczególnej dotyczącej korzystania z lokali mieszkalnych, jakim jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, przewiduje się nowelizację artykułu 16, który mieści się w akcie prawnym dotyczącym regulowania zasad jednej z trzech podstawowych typów nieruchomości, czyli nieruchomości lokalowych, to już z samego tego powodu to nabiera moich wątpliwości, jakby chodziło o tego typu proces legislacyjny. To jest A. Po drugie, Wysoki Trybunale, moim zdaniem to jeszcze ten przepis idzie dalej, bo będzie przyczyną wielkich konfliktów, takich wyrażających się tym, że oto każdy, bo w tej chwili podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa jest oczywiście wspólnota mieszkaniowa, a dokładnie to już w stanowisku zostało przedstawione, jak to ten zarząd i tak dalej ma kompetencje. A teraz, jeżeli przyznaje się legitymację do wytoczenia powództwa każdemu innemu, toż to będzie przepis stanowiący źródło totalnych konfliktów między członkami wspólnoty. I teraz jeszcze ten termin 6-miesięczny, Wysoki Trybunał, ale to jest termin do 6 miesięcy, prawda? Czyli w zasadzie to no nadal trzeba wyczekiwać. To mi się wydaje, że w tej chwili nie oceniam na gorąco tak, że ten przepis to nie poprawi sytuacji w tym zakresie. Przyjmuję pani wypowiedź, z tym, że dodam, że nie każdy, tylko właściciel lokalu, cytowała pani poseł ten przepis, Wysoki Trybunale. A pani powiedziała, że każdy będzie mógł wystąpić z powództwem. Chodzi o właścicieli lokalu. Tak, Wysoki Trybunał. Każdy właściciel lokalu, czyli tak tutaj jest. Jak pan skarżący jest jednym z 40, to 40 osób może przeciwko panu, 39, przepraszam, wytoczyć przeciwko panu powództwo, prawda, w tym niektórzy, którzy są, wykażą, że są, mają prawo ubogich ich chroni, no to wtedy mogą, może być 15 takich powództw i pan będzie, że tak powiem, siedział w sądzie. I tak wygląda konstrukcja tego przepisu i wydaje mi się, że sama koncepcja, żeby to budzi moje wątpliwości. Pani prokurator, jeszcze chciałbym wkroczyć na inne pole dyskusji i debaty, bo myślę, że aksjologiczne rozważanie w tej sprawie, przytaczanie argumentów za i przeciw, ma oczywiście swoje granice i wiemy doskonale, jak trudną zasadą w praktyce jest ta proporcjonalność z artykułu 31 czy z ustępu 3 artykułu 64. To można właśnie przerzucać argumenty za i przeciwko i świetnie wiemy, że to może być dobry kazus na seminarium akademickie, proporcjonalność. Dlatego chcę przejść do może praktyki. Czy prokuratura badała orzecznictwo sądowe związane z artykułem 16? To znaczy, Wysoki Trybunale, nie powiem, żeby wnikliwie. Ale tak jak przed chwilą powiedziałam, to od samego początku prezentowany jest pogląd, że w treści tego przepisu właśnie tkwi ten rygoryzm, ta sankcja jest taka dotkliwa, drastyczna, jak również w piśmiennictwie, prawda, wskazany w stanowisku prokuratora pan sędzia Dziczek w monografii dotyczącej własności lokali twierdzi, że to można zastąpić determinacją w egzekwowaniu, prawda, uzyskany w tytuł zasądzających należność na rzecz wspólnoty. W pracy Marcina Zięby, o czym nie ma mowy w stanowisku prokuratora, też jest krytyczny pogląd na temat rozwiązania zamieszczanego w artykule 16 ustawy o własności lokali i właśnie między innymi sprowadzający się... Pani prokurator, tak. Ale wracając, oczywiście Trybunał ceni doktrynę prawa i pewnie jest tak, że i Trybunał wywodzi się też z doktryny i buduje swoje poglądy w oparciu o naukę prawa. Ale może zapytam w taki sposób, czy ten przepis jest często stosowany w praktyce przez sądy powszechne? Wysoki Trybunale, zgadzam się, że on nie jest często stosowany, ale... Ma znaczenie w takim razie profilaktyczne.
czy no takie, nazwijmy to, realne, codzienne, praktyczne? Czy tu chodzi może o prewencję, jeśli takiego terminu można użyć? Wysoki Trybunale, tak jak po raz pierwszy przeczytałam ustawę o własności lokali, czyli to było w 1994 roku, tak odebrałam ten przepis. Ja o tym przepisie pamiętam właśnie od 1994 roku. Ja jego odebrałam tak samo, że ma on charakter prewencyjny, ale praktyka jego stosowania pokazuje, że nie do końca on ma charakter prewencyjny i może być wykorzystywany w sposób nieprzewidywalny przez ówczesnego ustawodawcę. Wpadnę w pani w słowo, może to nam ułatwi rozumowanie. Pan mecenas Bieniek podniósł, że przepis jest nieskuteczny w swoim wystąpieniu i jak widać nie doprowadził od 1994 roku, to jest przepis ustawy, tak. 1 stycznia 95 w istocie rzeczy i pan właśnie skarżący nie wnosi opłat od 1994 roku. No więc mogę powiedzieć właśnie kontrargumentując pani, że to jest w istocie po prostu przepis nieskuteczny, prewencyjny i może to jest tytuł, żeby ten przepis usunąć, skoro jest nieskuteczny. A panowie właśnie mówią, że zarazem jest niekonstytucyjny, no ale też, że jest nieskuteczny. Wysoki Trybunale, no w tej jednostkowej sprawie, że on jest nieskuteczny, to no akurat na tle tej konkretnej sprawy, to ja bym się z tym zgodziła. Niemniej jednak no jest to bardzo potężne i groźne narzędzie w rękach wspólnoty i w innych okolicznościach może być właśnie aż nadzwyczaj skuteczny, zwłaszcza w kontekście tego orzeczenia, że oto wspólnota może dla siebie pozyskiwać właśnie konkretny lokal. O jakim pani mówi orzeczeniu, przepraszam? A zaraz proszę sobie, Wysoki Trybunale, zaraz moment. O orzeczeniu Sądu Najwyższego mówię, które było przytoczone w stanowisku prokuratora. Tak. Teraz moment, sekundkę, zaraz się powołam na nie konkretnie. Proszę to uczynić. Już. Czy jest to postanowienie z 1990 roku? Tak, wysoki, tak, to o tym, że wspólnota może nabywać majątek na swoją rzecz, a nie tylko na rzecz właścicieli lokali będących jej członkami. Pani prokurator czytała to postanowienie w całości skrupulatnie? Wysoki Trybunale, czytałam. Mhm. Czytałam to orzeczenie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, na tle jakiej sytuacji to postanowienie było wydane, ale nie oznacza, że na tle innej sytuacji może być taka sama konkluzja Sądu Powszechnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani prokurator. Panie przewodniczący, nie mam pytań więcej. Bardzo dziękuję. Teraz o zadawanie pytań poproszę panią sędzię, pani profesor Marię Gintowiankowicz. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawa rozpoznawana jest w trybie skargi konstytucyjnej, a zatem jest to kontrola konstytucyjności konkretna, dla której stan faktyczny sprawy nie jest obojętny. W związku z tym chcę prosić pana mecenasa, żeby zechciał powiedzieć nam, w jaki sposób tłumaczy skarżący fakt notorycznego, długotrwałego, konsekwentnego nieuiszczania żadnych kosztów, do jakich w świetle ustawy jest zobowiązany. Jakie jest uzasadnienie tej odmowy udziału w ponoszeniu kosztów wspólnych wspólnoty mieszkaniowej? Wysoki Trybunale, między moim klientem a wspólnotą istnieje rudymentalny spór co do tak pochodzenia opłat. Przepraszam, pochodzenia? Pochodzenia, znaczy pochodzenia. Jak to pochodzenia w tym sensie... opłat? No, opłaty pochodzą od właścicieli lokali. Przepraszam. Tak, tak. Wysoki Trybunał ma oczywiście rację. Natomiast przez pochodzenie myślę prawne. Tytuł prawny. O tytule prawnym to myślę. To tytuł prawny był już kilkakrotnie tutaj przywoływany. Artykuł 12, 13, 14 między innymi ustawy, o której mówimy. Wysoki Trybunał ma rację. Bardzo proszę, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie. Jakie jest uzasadnienie ze strony skarżącego, który
Mój klient uważa, że tytułem prawnym jest umowa nabycia lokalu. Z którego roku i od kogo? Z roku 1977, w której przewidziane są opłaty, natomiast że powinny być one waloryzowane. Przepraszam bardzo, umowa nabycia własności lokalu, tak. Czy decyzja o przydziale mieszkania chaty ludowej? Nie, nie, umowa nabycia własności. Z 1977 roku. Tak, w formie aktu notarialnego, gdzie, w której przewidziane są opłaty. Natomiast pan zaczął mówić o artykule 358. Oczywiście on mówił o waloryzacji. Panie mecenasie, przepraszam, nie, no nie będziemy wszystkich artykułów przywoływać. Oczywiście. Czyli oczywiście. Podstawą odmowy nie jest ani sytuacja osobista, materialna, trudna, ciężka, rodzinna, choroba, nie jest. Tylko tytuł prawny, nie jest tak. Który skarżący identyfikuje, wywodzi z pewnych działań administracyjnych z 1970 roku. Prawda. Wobec tego, jak pan mecenas wytłumaczy, że jednak ustawa o własności lokali 1994 pewne rozwiązania ex lege z mocy tegoż prawa nałożyła na, jak Polska długa i szeroka, obywateli naszego kraju. Wysoki Trybunale. Spełniających pewne przesłanki, które ustawa... Wysoki Trybunale, ja tego nie wiem. Jaki tu jest konflikt? Jaki tu jest w ogóle ja konflikt? Tego nie o czym można dyskutować? Ja tego nie wyjaśnię. To jest stanowisko mojego klienta i ja jestem nim związany. Natomiast gdybym ja wyrażał swoje stanowisko, byłoby ono odmienne, oczywiście, co do tytułu do ponoszenia opłat. Natomiast jest stanowisko mojego klienta i ja w tej mierze, ja jestem tylko jego pełnomocnikiem. Yes. Także ja nie twierdzę, broń Boże, ani nie powiedziałem, że mój klient co do tego ma rację. Nic takiego nie powiedziałem. Jasne. Trybunałowi nie chodziło tylko o to, żeby właśnie mieć jasność, jaka jest podstawa w tej sprawie, jakie jest uzasadnienie, jakie są powody, dla których skarżący, jak rozumiem, konsekwentnie od 77 czy 8 roku wobec tego, tak. bo już była jakaś sprawa z kolei z gminną gospodarką pod koniec lat 90., tak? Gdzie także mimo orzeczenia sądowego, który uznał roszczenie gminnej gospodarki, no nie będę w tej chwili szukała tutaj. Miejski zarząd budynków mieszkalnych. Właśnie, miejski zarząd, tak. I również skarżący nie płacił i w tamtej wysokości tych opłat. Gdyby Wysoki Trybunał pozwolił, pan by odpowiedział, opowiadam, ja jako prawnik mam dobrze, stanowisko, natomiast... Jak panu przejmy krótko. Proszę bardzo, trzy sprawy. Dziękuję. Najpierw pozwał mnie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu. Potem cofnął pozew. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, tu lata są bardzo ważne, bo jednak ustawa, o której mówimy, weszła w życie no właśnie wtedy, następnie dużo później. Z dwoma kiedy pozwami, to było? Miejski Zarząd Budynków. To był koniec lat 90., początek roku 2000. Natomiast wspólnota pozwała mnie dwukrotnie w trybie artykułu 15. No właśnie, dwukrotnie pozwała w trybie artykułu 15, tak. czyli z roszczeniem o zapłatę zaległości. Jak najbardziej i sąd w jednym przypadku umorzył postępowanie, w drugim oddalił pozew wspólnoty. Powiedzmy ten w drugi, postanowieniu. To drugie powództwo to było mniej więcej orientacyjnie kiedy, żebyśmy się zorientowali jaki był rytm tych sądowych pozwów ze strony to znaczy, jednak aktywności wspólnoty, która sąd, nie wyczekiwała aż... Sąd połączył oba powództwa i zapadł wyrok łączny, z tym, że w odniesieniu do pierwszego powództwa właśnie umorzenie postępowania, w odniesieniu do drugiego oddalenie powództwa. Wyrok zapadł w roku 2004. Czwartym, jeżeli się nie mylę. No tak, znaczy rozumiem na początku lat. Co było powodem wpierw oddalenia, a potem umorzenia? Co było powodem? Tak. Przedawnienie? Sprawa była dosyć złożona, niemniej sąd odwołał się
do argumentacji mojej o braku zdolności procesowej powoda i na tej podstawie... Czyli warunek całkowicie formalny. Tak, ale no, było to czynnikiem rzeczywiście decydującym w pierwszej kolejności. Jasne. Dziękuję bardzo. W każdym razie nie zapadł wyrok, tylko postanowienie. Jasne. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciałam panią poseł prosić o powrót do pewnej myśli, którą usłyszałam, ale tylko w części. Mianowicie pani poseł wspomniała, że w związku z dzisiejszą sprawą Sejm zebrał informacje o praktyce sądowej dotyczącej tego właśnie przypadku, owego konfliktu pomiędzy wspólnotą a ewentualnym członkiem wspólnoty, który nie wykonuje obowiązków. I nie wiem, gdzieś zgubiłam właśnie ciąg dalszy informacji, mianowicie co Sejm ustalił w wyniku tego przeglądu orzecznictwa sądów powszechnych, bo pani poseł powiedziała, Sejm zainteresował się i sprawdził, jak wyglądała praktyka sądowa na tle zaskarżonego, zakwestionowanego przepisu. I właśnie prosiłabym o powtórzenie, co ta praktyka pokazała. To się troszkę wiąże z wypowiedzią pani prokurator, która przyznaje, że nie jest to przepis, który jest jakąś bardzo widoczny orzeczenia na tle przepisu 16 ustawy o własności lokali nie są widoczne w orzecznictwie sądów powszechnych z ostatnich, powiedzmy, kilkunastu lat, jeśli można. Oczywiście, Wysoki Trybunale, przytoczyliśmy to nasze ustalenia w dość zwięzłej formie na stronie 15, gdzie podnosimy istotnie, że w początkowej fazie funkcjonowania tego przepisu, znaczy generalnie nie ulega wątpliwości, że on jest rygorystyczny i przynajmniej też w takim emocjonalnym tego słowa znaczeniu na pewno tak i jest. Natomiast jeśli idzie o orzecznictwo sądowe, to ta praktyka sądowa w początkowym okresie funkcjonowania ustawy były pewne wątpliwości właśnie przedstawicieli doktryny. Natomiast właśnie praktyka sądowa nie potwierdziła najpoważniejszych z tych wątpliwości, jeśli idzie o tych, którzy przyglądali się tym rozwiązaniem. Zakwestionowany przepis jest stosowany rzadko, a sądy dysponują dostatecznie szerokim zakresem władzy dyskrecjonalnej, aby nie feromać na jego podstawie zbyt pochopnych wyroków i właśnie nieuzasadnionych, czy to od strony aksjologicznej, czy też od strony funkcjonalnej, ponieważ właśnie, tak jak przytoczyłam wcześniej, ustawa pozostawia do oceny sądu orzekającego, czy owa zaległość jest długotrwała i podobnie z oceną zaistnienia wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu w stopniu rażącym czy też uporczywym. I nie sądzę, Wysoki Trybunale, żeby sądy nie badały też tej wcześniejszej działalności wspólnot czy zarządów wspólnot mieszkaniowych co do kwestii no, wyczerpania pewnej drogi i możliwości, jakie zarządy mają. A ja tylko dla porządku powiem, że dla takiego wytoczenia takiego powództwa zarząd to przekracza w ogóle zakres zwykłego zarządu, a więc zarząd musi być umocowany uchwałą. Zatem ta uchwała musi zapaść określoną większością. Taką uchwałę może członek wspólnoty ma drogę i możliwości zaskarżenia tejże uchwały, czyli ma taką możliwość. Z tego, co tutaj wynika, możliwości skarżący nie skorzystał. W związku z powyższym jakby te wcześniejsze środki były, czy próby uzyskania tych zobowiązań, tych należności były. W związku z powyższym, Wysoki Trybunale, nie nastręczało to większych problemów. Uprzejmie dziękuję. Tak, te okoliczności znamy. I chciałam jeszcze o jedną sprawę prosić panią poseł. Mianowicie wzorcem, który wskazuje skarżący, jest artykuł 64 ustęp 2. W sposób zdecydowany pokazuje nam ową równą dla wszystkich ochronę prawną własności innych praw majątkowych i tak dalej. To w ocenie pani poseł Trybunał Konstytucyjny powinien brać pod uwagę równość jakich podmiotów?
Dokładnie. Jeżeli ten wzorzec jest wzorcem podstawowym w tej sprawie, to tak. Równości kogo z kim możemy ważyć ową ewentualną nierówność, jak rozumiem, osoby postawionej w sytuacji artykułu 16 ustęp 1, ale kogo? To będą takie podmioty wysokie, przepraszam. Nie, proszę bardzo. To będą takie podmioty wysokie Trybunale, które pozostają w takiej samej sytuacji faktycznej. Wtedy należy, ustawodawca powinien takie podmioty traktować równo. Ale jednocześnie trzeba tu przytoczyć takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mówią o tym, że z zasady równego traktowania wynika dyrektywa różnego traktowania podmiotów różnych. Ja tutaj przytoczę chociażby orzeczenie o sygnaturze K27/09, wyrok z dnia 25 listopada 2010 roku. Zatem podmioty nie pozostające w takiej samej sytuacji faktycznej ustawodawca może i powinien traktować odmiennie i tak traktuje. Bo sytuacja faktyczna w tym momencie podmiotu, który zalega z, czy też a de facto obciąża inne podmioty tak naprawdę albo powoduje, że tak jak powiedziałam, ten sens ekonomiczny istnienia w ogóle takiej wspólnoty może, mogą być takie przypadki, że może podważać, to wtedy ustawodawca stosując tej regułę, stosując się do reguły artykułu 31 ustawowo taką możliwość ogranicza. Właśnie pani poseł, na pytanie Trybunału skierowane do skarżącego, kto płaci owe należności, których nie płaci skarżący, padła odpowiedź, że nikt nie płaci. Jak pani poseł ocenia taką sytuację? Czy jest rzeczą możliwą, jeżeli wiemy już, że mamy wspólnotę mieszkaniową, na którą składa się 40 właścicieli i w jakiejś części koszty, które z grubsza orientujemy się, bo one się powtarzają w każdym przypadku wielomieszkaniowej nieruchomości, dostawa energii elektrycznej, ciepła, gaz, wody w części dotyczącej opłaty członków zarządu, utrzymanie porządku, czystości, ubezpieczenie nieruchomości. Czy to możliwe, żeby przez kilkanaście lat wspólnota zalegała, żeby wspólnota zalegała w jakimś fragmencie, w jakiejś części z tytułu tych należności? Wysoki Trybunał, nie, bo jeżeli jest wystawiana faktura na daną nieruchomość, ona jest pokrywana po prostu z całości. Wtedy pewnie wspólnota korzysta z jakichś innych wpłat, oszczędności. Często jest tak, że ma, że wykorzystuje do tego, a to z praktyki wiem, na przykład fundusz swój na jakieś remonty i bieżące konserwacje, ale w pierwszej kolejności pokrywa zobowiązania te, które tak jak prąd, gaz czy kwestie podatkowe, a dopiero później, jeżeli zostaje, to są no, te bieżące kwestie, więc tak naprawdę realizuje w całości taką fakturę, no a później dochodzi roszczeń od tego, kto, czy od tych członków, którzy po prostu do tej wspólnej części się, do tej wspólnej, kolokwialnie powiem, budżetu się nie dokładają. Ostatecznie. Czyli to obciąża tak naprawdę pozostałych członków wspólnoty. Tak. Bez względu na to, przez jakie konta, patrząc na rzecz księgową, by to szło. Dziękuję bardzo i jeszcze chciałam jedną sprawę prosić panią prokurator o wyjaśnienie, mianowicie prośba o takie postawienie kropki nad i. Dotyczy to wywodu stanowiska prokuratora generalnego, który analizując hipotezy normy z artykułu 16 ustęp 1, trzy hipotezy, twierdzi, że właśnie ta, z jaką, że tamte dwie pierwsze, to znaczy uporczywe, rażące wykraczanie przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu przez niewłaściwe zachowanie, to dla tych, w przypadku spełnienia tych hipotez, to zagrożenie sankcją z artykułu 16, nazwijmy to sankcją, zagrożenie tą sytuacją jest adekwatne, natomiast w przypadku długotrwałego zalegania nieadekwatne. Tak, czy pani prokurator zechciałaby króciutko, ale uzasadnić, bo tu nie ma uzasadnienia, jest tylko takie stwierdzenie,
że to jest nieadekwatny środek, no powiedzmy prewencyjny, tak jak już mówiliśmy. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, to stwierdzenie wynika stąd, że właśnie nie ma stopniowania tego dochodzenia do... Ale do tej... stopniowanie, nawet w tym stanie faktycznym, z którym dziś mamy do czynienia, były wcześniejsze powództwa o zapłatę zaległości. Wysoki Trybunał... I orzecznictwa nie potwierdzają, żeby tak pochopnie wspólnoty. Czy zdaniem pani prokurator skład... Przecież kto to są wspólnoty mieszkaniowe, pani prokurator? Może proszę... Jedno zdanie nam Wysoki Trybunale, wspólnotę mieszkaniową z mocy prawa tworzą wszyscy właściciele lokali z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Prawda? Ja sobie zdaję z tego sprawę, Wysoki Trybunale. To jest takie rzeczywiście pierwsza myśl, którą normalni mieszkańcy budynku o najrozmaitszych zawodach albo bez zawodu, pierwsza rzecz, występują do sądu na podstawie artykułu 16. Czy to jest takie Wysoki Trybunale, oczywiste w świetle brzmienia ustawy, nie tylko tego przepisu? To nie chodzi o to, że oni występują pochopnie, tylko chodzi o to, że oni jak występują... Ale patrzmy na przepis. Jak na przepis, właśnie, tak. Jak właśnie jest, kwestie długotrwałości. Czyli w ocenie prokuratora generalnego, tak. Ten środek znacznie poważniejszym zagrożeniem dla, tak, no, płynącego z treści humanitarnego, powiedziałabym, tej wspólnoty, są owe wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu, aniżeli uporczywa, długotrwała, uporczywa, w ogóle konsekwentna odmowa partycypacji w kosztach wspólnych. Wysoki Trybunale, dlatego jest różnica, że jeśli chodzi o te dwa, czyli w skrócie ujmując, tego naruszenia porządku, to właściwie wspólnota ma na celu wyeliminowanie tych osób z grona swoich członków. Natomiast tutaj wspólnota ma na celu zaspokojenie się. I przepis ten stwarza wspólnocie. Ale tak, zaspokojenie się słuszne czy niesłuszne? Słuszne, Wysoki Trybunale, ale aż tak dalej, ale jednocześnie, tak jak wspominałam na wstępie, bywają przypadki też akurat z praktyki, nie z orzecznictwa Sądu Najwyższego, że bywają sytuacje, że po prostu wspólnota wyczekuje, aż narośnie gigantyczna kwota i wtedy oczywiście uzyskuje nakaz przymusowej sprzedaży, bo jest w stanie wykazać spełnienie tej przesłanki. Jasne, tak, no to... I dziękuję. Dlatego w tym... Dziękuję uprzejmie, pani prokurator. Dziękuję. Tak, to nie, bo to już to ja miałbym pytania. W takim razie jednak zacznę od, na czym skończyła pani sędzia. Pani prokurator, czy w stanie faktycznym uważa pani, że zaszła sytuacja, o którym pani mówi? Nie, Wysoki Trybunale, w tym stanie faktycznym nie zaszła. Niemniej jednak trudno byłoby... W tym stanie faktycznym odpowiadam, że nie zaszła. Dobrze, to mam drugie pytanie. Czy pani podziela zdanie sądu apelacyjnego w tej sprawie, że przez to, że pozwany uporczywie nie płaci opłat, przerzuca ciężar pokrycia na innych właścicieli lokalu? Tak, Wysoki Trybunale. Dobrze, w tej dziękuję bardzo. Tak. Miałbym do pełnomocnika pytanie. Panie mecenasie, czy pana mocodawca kwestionuje obowiązek partycypacji we wspólnym utrzymaniu nieruchomości, w części wspólnych nieruchomości, czy też uważa, że opłaty, które miałby płacić, są za wysokie? Kwestionuje wysokość. Według niego ta wysokość, znaczy ta wysokość jest za wysoka, oczywiście niezręczne sformułowanie, ale on twierdzi, że musi płacić za dużo. Dobrze, a dlaczego nie płaci tyle, co jest częścią niesporną?
gdyby Wysoki Trybunał pozwolił, żeby on sam odpowiedział, ponieważ ja na tyle jego stanowiska nie znam. Bardzo bym prosił. Jeśli mógłbym poprosić pana o odpowiedź na to pytanie. Na pytanie czego dotyczy, przepraszam, bo nie zrozumiałem. Trybunał ustalił, że nie chyba że prosiłbym o ustosunkowanie się. Czy pan kwestionuje obowiązek ponoszenia ciężarów części wspólnych nieruchomości? No to byłbym niepoważny, gdybym kwestionował taki obowiązek. Czyli rozumiem, że pan nie kwestionuje. Oczywiście, oczywiście. Kwestionuje pan, jak rozumiem, wysokość. To znaczy, te zobowiązania nie muszą być się jednakowe w stosunku do wszystkich właścicieli, to jest pierwsza sprawa. Prosiłbym jednak o odpowiedź, czy pan kwestionuje w takim razie wysokość opłat? Jak najbardziej. To proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim razie nie opłaca pan w tej wysokości, która jest niesporna? No to bezsporna jest ta wysokość, która w moim odczuciu wynika z kontraktu kupna. Ale dlaczego mieszkania. Pan nie opłaca, a nie jaka jest wysokość? No ale to ja próbowałem to już wyjaśnić kilkakrotnie, za każdym razem mi przerywano. Prosiłbym o odpowiedź, dlaczego pan nie płaci części niespornej? Więc w związku z tym, że doszło do inflacji denominacji złotego, w tej chwili te zobowiązania, które płyną z kontraktu, to chciałbym wyjaśnić po prostu, nie dlatego, żebym chciał coś w ten sposób uzyskać, wynoszą mniej niż 1 zł rocznie. Więc biorąc od strony takiej formalnej, w zupełności te zobowiązania pokrywają środki uzyskane z innych źródeł, czyli przede wszystkim pożytki, nie? Z części wspólnej. Rozumiem, czyli świadom bardzo, jestem tego, przepraszam że... Bardzo, ale proszę, nie, ale przepraszam, ja prowadzę postępowanie i prosiłbym jednak się o dostosowanie do reguł. Rozumiem, że pan również kwestionuje konieczność ewentualnie przeliczników inflacyjnych, tak? Z punktu widzenia kontraktu. Nie, pan... właśnie proponowałem wspólnocie, żeby sprawę rozwiązać w trybie artykułu 358 znacznik 1 paragraf 3. Jednak wspólnota nie była zainteresowana takim rozwiązaniem. Dobrze. Jak również znalezieniem ugody, ponieważ dla mnie osobiście fakt, że no, z punktu widzenia takiego potocznego nie płacę, jest dla mnie bardzo przykry, ponieważ wychowano mnie w przekonaniu, że należy wszelkie rachunki uiszczać, faktury płacić i nikt nie może mi zarzucić, że czegokolwiek nie płacę, czy że gdzieś tam zalegam. Natomiast w tym dobrze, przypadku chodzi bardzo, mi o pewną zasadę. Prosiłbym jednak, dziękuję, rozumiem, wyroki sądowe też zapadły. Proszę teraz uczestników postępowania o sformułowanie wniosków końcowych. Prosiłbym pełnomocnika wyłącznie, prosiłbym o same wnioski. Wysoki Sądzie, więc... Trybunale. Wniosek skarżącego jest następujący. Wnoszę o stwierdzenie, że artykuł 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali, dziennik ustaw z 2000 roku numer 80, w zakresie w jakim uprawnia wspólnotę mieszkaniową do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów KPC o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela lokalu z zapłatą należnych od niego opłat jest wnoszę o wydanie orzeczenia, że jest niezgodny z artykułem 64 ust. 2 i artykułem 31 ust. 3 Konstytucji RP. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Pani poseł, proszę Wysoki bardzo. Trybunale, zobligowana stanowiskiem Marszałka Sejmu, wnoszę o stwierdzenie, że artykuł 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, dziennik ustaw z 2000 roku numer 80 pozycja 903 ze zmianami jest zgodny z artykułem 64 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Pani poseł, bardzo dziękuję. Pani prokurator, proszę uprzejmie. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, podtrzymuje w całości stanowisko pisemne prokuratora generalnego wyrażone w piśmie z 29 czerwca 2012 roku. Dziękuję. Pani prokurator, bardzo dziękuję. Trybunał Konstytucyjny uznaje sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia. Na tym zamykam rozprawę. Trybunał udaje się na naradę. Ogłoszenie orzeczenia nastąpi w dniu dzisiejszym na tej sali o godzinie 15:00.